Szum wody, świst wiatru, poczucie wolności. Cóż może być piękniejszego niż wypoczynek w malowniczych enklawach spokoju? Takich miejsc jest coraz mniej. Jednak na pograniczu Wielkopolski i ziemi lubuskiej znajdziesz miejsce, które cię zachwyci i oczaruje. Niemal 40 km szlaku wodnego po malowniczych jeziorach i rzece Obrze prowadzi do jakże urokliwego miasta, które może stać się celem twoich wędrówek. Miejscem, którego nigdy nie zapomnisz i zawsze będziesz chętnie tu wracał. Zbąszyń. Miasto nad jeziorem. Niezwykle sprzyjające warunki sprawiają, że Zbąszyń jest niekwestionowanym centrum sportów wodnych i rekreacji. To właśnie tutaj od 80 lat prężnie działa znany w całej Europie Zbąszyński Klub Żeglarski. Na tych akwenach odbywa się wiele prestiżowych imprez, jak choćby regaty katamaranów Top Cat. Małe Mazury. Tak mawiają o tym zakątku windsurferzy, żeglarze, motorowodniacy i wędkarze, którzy szczególnie cenią to miejsce. Przez środek miasta wiedzie szlak kajakowy niegdyś odwiedzany przez papieża Polaka Jana Pawła II, którego śladami płyną tu co roku uczestnicy papieskiego spływu kajakowego. Na szlaku wodnym znajdziemy zupełnie dziewicze tereny. Przepiękną konwaliową wyspę, której brzegi nie zostały w żaden sposób zmienione przez człowieka. Mnóstwo tu niesamowitych gatunków ptaków i zwierząt, nie występujących powszechnie w Polsce. Rekreacja. Wspaniała plaża miejska z pełną infrastrukturą, w tym certyfikowanymi boiskami do siatkówki plażowej, zjeżdżalnią dla najmłodszych oraz strzeżonym kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego sprawia, że każdy znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie. Baza noclegowa również zachęca. Od wspaniałego kempingu w parku nad jeziorem Błędno po obiekty spełniające wysokie czterogwiazdkowe normy. Dla spragnionych ciszy i spokoju powstała ścieżka rowerowa, biegnąca od plaży w centrum przez tereny obszaru Natura 2000 z niezwykłymi lęgowiskami ptactwa wodnego oraz innymi atrakcjami związanymi z fauną i florą. Wiele tu malowniczych zakątków, skwerów oraz zabytkowy park z alejami grabowymi. Cały region jest bujnie porośnięty lasami bogatymi w ich naturalne skarby. To niesamowita gratka dla grzybiarzy. Sport i turystyka. Od wielu lat goszczą w Zbąszyniu międzynarodowe drużyny unihokeja rozgrywające światowe turnieje na hali sportowej Zbąszynianka. Corocznie odbywa się ogólnopolski Bieg Zbąskich trasą wokół jeziora, który ma już 30-letnią tradycję.
Mistrzostwa w plażowej piłce, memoriał bokserski, zawody pływackie i wiele innych imprez czyni z tego miejsca niezwykle atrakcyjną arenę sportowych zmagań. Kultura i folklor. Koncerty lokalnych grup muzycznych, występy wielkich gwiazd, spektakle teatralne, kameralne koncerty muzyki dawnej oraz autorskiej, wystawy sztuki, galerie. W Zbąszyniu ich nie brakuje. Imprezą nierozłącznie związaną z miastem jest Międzynarodowy Festiwal Sztuk Eksperyment. Zbąszyn jest bardzo mocno związany z muzyką wykonywaną na wyjątkowym instrumencie ludowym zwanym zbąszyńskim kozłem. To tutaj od prawie 40 lat odbywa się międzynarodowe spotkanie muzyków ludowych Biesiada Koźlarska, znana już niemal na całym świecie. Rozwój. Niesamowitym przedsięwzięciem jest rozpoczęta budowa portu jachtowego, mariny mocno zintegrowanej z miejską zabudową. To nie lada gratka dla wodniaków zacumować łódź niemal w centrum miasta. W budowie jest również jedyna w Polsce filharmonia folkloru polskiego, a w planach kolejne niesamowite inwestycje, jak choćby wyciąg nart wodnych, centrum wypoczynkowe z basenem, nowa biblioteka i kilka innych. Czyż to nie wyjątkowe miejsce? Z pewnością tak. A to wszystko tylko 7 km od autostrady A2, 20 km od portu lotniczego Babimost oraz przy linii kolejowej Warszawa-Berlin. Przyjedź, poznaj i zachwyć się. Zacumuj i rzuć kotwicę. Zbąszyń. Miasto nad jeziorem.